The stage is set. How many lies would you tell to be human? Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Zagrajmy w Lies of P. Powiem wam, wkręciłem się i to nie na żarty. Oj, dobra, moment. Dobra, wróciłem, musiałem zrobić naszą kopię save'a, bo jeśli to jest miejsce, które myślę, że jest, a które jest wiążące, jeśli chodzi o zakończenie, no to ten save będzie mi teraz bardzo potrzebny. Dobra. Lecimy dalej. Myślę, że jesteśmy już tak totalnie na ukończeniu. Przy dobrych wiatrach, być może w tym odcinku albo grę zakończymy, albo mocno przybliżymy się do jej zakończenia. O, proszę. Chowamy broń. Czyli tak, to chyba będzie to miejsce. Czy tu będzie uwięziona Sofia? W ogóle patrzcie, jak zawodniki Erga tutaj latają, nie? Patrzmy. Co jest? Badania na laksacją? Laksacją? Dobrze widziałem? W rysunku? Ja pierdolę! Save me. Oh God! It hurts so much. I don't know. I can't make this choice. I think she wants to live, but what will you do? You have to decide. You, not me. Keep her alive, perhaps against her wishes, or give her peace. It's your call. Was taki wybór na start? Daję spoczynek. Thank you. I was trapped for so long. So much torment. So much pain. Take my ergo. I will be with you to the very end. Ale jakby to jest dalej jej ciało, czy to już jest marionetka? Jak to jest jej ciało, oryginalne... Ja pierdolę. Kurde, mogłem dać rękę. Kurde, jak ten hak tak wchodzi w model od Sofii, trochę to dziwnie wygląda. O, damn. Okej, zmienił się fryz, a to znaczy, że... już powinien być czwarty level. Twoje serce mocno bije! Maksymalne człowieczeństwo mamy! Świetnie! Okej, ciało zniknęło. A co zostało? Shadow Flower. Myślę o tobie, czekając w deszczu. Zabierz mnie, ciemności mnie wyczerpują. Shadow Flower, łzy błękitnej wróżki zamkniętej w szklanej klawce. Opowiedziane. Tu... Może
nie będę. Nawet się dało to odsłonić, to chyba tego nie robił. Czy ona tu mieszkała? Z tym ją tak załatwili ci alchemicy? O chuj, chyba że to sam Simon także odwalił. Kwadrys, spoko. Zresztą ten gest jeszcze. Kamyczek, nic więcej. Tutaj ta płytka. W ogóle muszę, już mam teraz dwie płytki do przesłuchania i z chęcią bym to garnął. Wykonaj gest prośby. Żałoba i łzy stały się w kracie codziennością. Marynetki gromadziły owe łzy i czyniły je własnymi. Jak? Dobra, to nie wiem czy to jest prośba, to bardziej wygląda na błaganie o zostawienie... Na błaganie o życie, o! We did do the right thing. Didn't we? I trust you. Let's keep going. Tak, to był może... Może nie jedyny wybór w tej sytuacji, ale wydaje mi się, że to był jedyny słuszny wybór. Ja! Okej, to było dobra. Tak, jak nic, coraz bardziej idziemy do końca. Tu jest przejście, tu jest przejście. A my to nie przymierzy. Nice. Zresztą w sumie przejście to bardziej jest ten. Tyle przejście, po prostu takie noga. Ewentualnie może być to skrót. Proszę, mamy kolejny Stargazer. Jak się nazywa ten Stargazer? Górna część klasztoru Ark. Wnętrze, okej. Okay. Dobra, my teraz idziemy kurde po Geppetta czy po Simona? Bo to mnie trochę interesuje. Interesuje. Intryguje bardziej niż interesuje. Bo my wiemy, że Geppetto został niemy porwany i jest tu gdzieś prawdopodobnie zamknięty. Typie. Ciężko się zniszczyć, tym razem nie miałem tyle szczęścia. Była olśniewającego ergo, wpłynowałeś. Wymienia pierwszej kwadry. Dobra. Kolejny typiarz i zarazem jest tam kolejny. Czyli jest tylko, że kolejny. Po prostu jest to przejście. A kurde, coś schowane. Kryształ słowego ergo. No. Kolejny ten. Może jeszcze właśnie tam na dole jeszcze była ta jedna skrzynka, której nie zgarnąłem. Nie widziałem jak. No proszę, boss. Przeciwnik taki sam jak ten cały władca iluzji. Bo ten na nim wygląda tak samo. Wszedł tylko. Dobra. Kamera trochę zgubiała, no ale trudno się mówi. Czego pilnowałeś, powiedz mi?
kolejnej sztuki kwarcu. Lubię to. Okej. Gdzie teraz? Prawie. Pierwszy. Ten jest sam. Dobra. Dobra, nie wiem, czy mi to nie wyszło, ale... No. Chyba za późno wcisnąłem drugi raz. Właśnie, dobra. Użyjmy kolejnego kamienia. No ale ten ambient jest genialny! Nie wiem, kto go pisał, ale odwalił kawał zajebistej roboty. Bo zawsze mogę tych cwaniaczków ustrzelić po prostu z odległości. To mnie akurat cieszy. Wejście na górę i iść tam, gdzie muszę. Dobra. Musiałem sprawdzić. Nie mogę używać się na drabinach od wychowania itemów. Chociaż w sumie może już to sprawdzałem, tylko już tego nie pamiętam. Kamień pełni przymierza. Kolejny. Coraz wyżej idziemy. Coś. No. Kolejna ochrona. Okej. No tak, tego się troszkę obawiałem. Ale okej. Okay. Brak przeszkadza, więc myślę, przyjdę spokojnie. Dobra. No proszę, znalazł się kolejny. Ono powiedziałem. Do tego się wolałem nie dociągać, nie? Bo to było... Nie dość, że duże ryzyko, to graniczyło jeszcze ze skrajnym idiotyzmem. Bo ja bym się dociągnął, zrobiłbym cały atak. Zakładałem, żeby mi wyszedł ten atak po dociągnięciu. To albo bym się spieprzył na dół, albo... No, albo bym został, nie? Ale... Bardziej bym... Prędzej bym wierzył w to, żebym tam się spieprzył na sam dół, niż żeby mnie to dociągnęło do typa. Tak więc, dobrze, że ja do siebie dociągnąłem, a nie odwrotnie. Bańcze, mógł mi się przez ogromę. A ja stylowo atakiem, dwoma atakami uniknąłem jego ciosu. Nice. Okay, tutaj przejście dalej. Tutaj. To mi pełni winda. Czy to jest ta winda, czy to jest winda w to miejsce, o które myślę? To będzie skrót pod Stargazer? Będzie skrót pod Stargazer? Lepiej. Tak jest. Dobra. To teraz to wykorzystamy. Zregenerujemy sobie wszystko. Ok.
Kurde, nawet nie mam na co tym właśnie oczy wymienić, nie? Nie, ewentualnie na egidę bym mógł. Jak kurde, za dobre mam to połączenie, sznurek i te oczy właśnie, żeby zmieniać te ręce. Bardzo mi się ta kombo podoba. Ile mam ergo przy sobie teraz? 5000, 3000. No to na punkcik byłoby mi jeden stać. Ale poczekamy. Zobaczymy. Za chwilę. Cały czas wypatruję. Czekam, aż lisica będzie chciała z nami walczyć, no bo walczyliśmy już z kotem, ale z lisicą jeszcze nie. A wątpię, że ona gdzieś, że ona stąd zwiała. No. Ej, no, ja pierdolę, o wilku mowa. Czy o lisie w tym przypadku. At first it was money. There was no way out of this dump other than buying your way out. Later, when his sight started failing, all we had was swallowed up by the first few treatments. He was going totally blind. But now, the fruit is useless. I swear on my life as a stalker that your father is safe. My employer promised not to harm him. Not that such a promise is worth anything to you now. But I wanted to set the record straight before, you know. Revenge is all I have left now. Nie, koleżanko. Nie masz nic. You might be my first real challenge. Come on. Co jest, szumi? Ej, no padzie! Halo! No, what the hell? Jakby ja coś tego tak nie klikał, normalnie dałem blokadę i padł mi tak na pierwsza. Zobacz, no macham do ciebie, siema, hello, hello, hello. We could be friends. Jest! No, idę, wiedziałem! A jeszcze! Okej. Okay. Dobra, nara. I didn't want it to end this way. I suppose we villains never get to choose. Okej, to był? W całej grze to jest nasz który? Osioł, kot, lisica, papuga. To jest nasz czwarty człowiek, którego zabiliśmy. Na razie nie liczę Sofii, bo w przypadku Sofii to jest zależne od tego, jaki ten weźmiemy. Jaki we... O, proszę, czy to Geppetto? Chyba tak. Jezu, to z innym wybraniem będzie to samo? Dobra, wypróbujmy sobie to. Wiecie, kurde, moment, co jest z tym padem? Czemu on tak robi? No nie ogarnia, dlaczego on tak robi? Ej, no, what the fuck, no było wszystko dobrze dzisiaj. Boże, zacząłem normalnie skamować się jak połowa ludzi w LoLu, nie? Okej, chyba to nie jest to, ale tutaj go widzę. Patrzę, rzeczywiście jest cały i zdrowy. It saddens me to see my precious son in a place like this. I wanted you to grow up as a good boy in a peaceful world
And yet, I think all I've taught you is blood and violence. This will be the last time I ask. I promise. Simon has gone completely mad. He's trying to become a god by using a tremendous amount of ergo. I don't know what kind of world he wants to build. Perhaps there's no stopping him. I trust you, my son. And I'm ready for any outcome. But I don't know what you think of me. Speak truthfully, for my sake. Was I a trustworthy father to you? I see. I have the courage to carry on because of you. Put an end to it all, and come back to your father's side. Remember the happy family we once were. We can become that again. Okej. To był mocny strzał. O, jest! Dobra, naprawiło się. Co, to będzie to do wykorzystania? Pewnie tak. Dobra. To zanim to zrobię, to sprawdźmy ten klucz. Tu. Strzelałem właśnie z tym, że musimy się zgodzić, żeby skłamać. I na szczęście miałem rację. Okej. Klucz do przejścia w klasztorze Arkcz. Klucz otrzymano od Geppetta. Zapewnia dostęp do kolebki bogów na szczycie klasztoru Arcz. Simon Manus nie życzył sobie żadnych przeszkód na drodze do jego wielkiego przedsięwzięcia. Był to niedorzeczny plan przywrócenia Boga do żywych. Przywrócenia... Czekaj, wait, w końcu... On chce przywrócić jakiegoś Boga do żywych, czy on się chce stać Bogiem? Teraz trochę zgubię. Nie pamiętam... Właśnie. Widok Stargazera bym się nie obraził. Tutaj... Zieje ciemność. My jeszcze idziemy wyżej, ale teraz już potwierdzenie, że idziemy totalnie po Simona. Okej. Zobaczmy, czy teraz będę mógł coś zrobić z tym... kijkiem. Mam nadzieję, że tak, ale zobaczymy. Wiem tylko tyle, że jeśli dopiero będę mógł go wyjąć, kiedy to się będzie tak świecić na złoto. No, niestety ciągle bez zmian, czyli... O, ale wyszło bardziej. Widać, że wyszło bardziej. Czyli pewnie jeszcze jedno kłamstwo mi zostało. Jak mam tak strzelać. Dobra, jak już tu jesteśmy, dziewnimy sobie jakieś ergo. I dajmy punkcik. No to... O, come on, serio? Mało? Dobra, czekaj, jak to wygląda z drzewem? 6 owoców, dobra. Górna część klasztoru. Wewnętrzny most. Dobra. Pokonamy jednego typiarza, no i... Będziemy mogli ten zlevelować i nie wiem, czy przeoszczędzić ergo to jest dobre określenie. Górka. Okej. Okay. Tędy? Skrzynka! Lubię to. Aha, okej. Okay. To jest przejście, czy...? No, na upartego. YOLO! Ha! Jej. Dobra, otwieraj. Co jest w skrzyni? Amulet skrytobójcy. Chyba
zobaczmy. Zwiększa kryta, okej. Okay. Żywili przekonanie, że reputacja wypracowana działanie w cieniach półświatka będzie wieczna. Tyle tylko, że na szubienicy sława nic nie znaczy. No prawda. Na szubienicy jedyne co się liczy to twoje zbrodnie. Chciałem wydać to ego teraz, ale w sumie to będzie szkoda sprzedać. O, come on! Serio trafił mnie i mi to przerwał, naprawdę? Spoko. Jest przejście, nie ma bezpośredniego, ale mogę przejść. Miarę. No żeś ty chuju! Okay. Ale dziwo, dał się podejść łatwiej niż sobie. Złe, choć mi on nie jest aż tak potrzebny. Okej. Bo tak akurat na krańcu zasięgu widzę się ustawił. Czy ustawił. Akurat ja tak strzeliłem, że idealnie na krańcu i od razu go wysadziło. Tak, coraz wyżej. Widzimy już to. O, jest maszynka! Już jesteśmy przy tej głównej maszynce. To jest powrót do stanu lasera. Yeah. Tam coś jest. Dobra. YOLO! Nie wyszło. YOLO! Okej. Cyk. Okej. Jestem może nie zażenowany, ale zawiedziony. Bo się literalnie spodziewałem czegoś lepszego niż okrąg gwiazdy. A, czekaj. Jak już w sumie... Jak już tu w sumie jestem, to pytajmy ten jeden punkcik. Szkoda go będzie nie wykorzystać. Nie podbijemy oczywiście motorykę. Dobra, ale wróćmy może do rozpruwacza. Zdraźmy się tabory podobne. Ze wszystkich jakie miałem w grze, tej chyba używałem najwięcej. Feel that? It's like someone walked across my grave. I sense ergo everywhere. I mean, this place is saturated with it. Like what you'd expect from a mountain of dead puppets. Okay? Nie wiem jak to skomentować w ogóle.
Co? Mamy zwykłe przejście. Zakłócenia używał. No dobrze. Bardzo pięknie. I udało się przejść, nie ginąc. Co tyle tych skrzynek tu jest? No come on! Zastrzeliłem! No bloody idea. O, mechanizm Legion, spoko. Gdyby nie fakt, że mam wszystko na full, to by się przydał. Reszta słabego ergo. Oj, szykuje się walka z bossem, jak nic. Niestety zużyło, szkoda. Ścieżniko kwasu. Tutaj. Korba zrównoważenia. O, to co? Kryształ jasnego ergo. Co tutaj będzie? Tako rzeczy Pistris. Wysłuchajcie, moi bracia i siostry. Ja, Pistris, wyjawię wam prawdę o życiu wiecznym. Anielski dar był czymś, czym człowiek nie śmie się cieszyć. Wielu ludzi zginęło z nadzieją w sercach, zaś ci, którzy przeżyli, doznali gniewu raczej niż śmierci. Ludzkość zniszczyła i spaliła ostatecznie swą nadzieję bez niczyjej pomocy. Tak oto anioł stał się rozdartym i zabitym bogiem. O, okej. O proszę, jeszcze od razu Stargazer. O, świetnie, i to zaraz przed areną bossa. Nice. Ładny widok. Wyznanie Simona Manusa. Ojciec jest dla swego syna niczym Bóg. Nawet dla mnie Simona było w młodości podobnie. Jednakże, mój stwórca nie był pospolitym człowiekiem, zaś moje zdolności były nadzwyczajne. Ty też jesteś porażką. Umiejętność czytania w myślach. Porzucenie przed obliczem Boga oznaczało zniszczenie świata. Od tego czasu moje życie istniało po to, aby stworzyć świat bez kłamstw. Świat, w którym nikt cię nie zdradza i istnieje tylko prawda, nawet jeśli wymuszona. Wreszcie nadchodzi finał. Gdy wrota się otworzą, nic nie zdoła ich zamknąć. W imię ludzkości, ja, Simon, porzuciłem człowieczeństwo i zdecydowałem się kroczyć drogą nieśmiertelności i prawdy. Moje ciało zostanie zniszczone i złożone na nowo, tak jak rozdarty został Bóg. Zostawiam ten zapis w ostatnich swych chwilach jako człowiek. Simon Pistris Manus! Proszę, czyli wszystkie te zapiski Pistrisa były przez Manusa zostawione. Były przez Simona. Przede wszystkim wiadomo, o kogo chodzi. Dobra, 37 min na liczniku. Jolo. Czy ja chcę wapować w zjawę? W sumie mogę, bo to leczenie i tak bardziej mi się pomaga z tego. Dobra, w sumie, kurde, jakie amulety by wziąć? Może tego lisa weźmiemy. Dobra, ergo,
Dobra, jakbym wykorzystał te Erwy, które mam teraz, to wystarczy. Okej. Okay. Dłużej. 20. Kurde, serio nie wystarczy. 24 tysiąca, a potrzebuję chyba 25 paru. Ile mi potrzeba na kolejne? Kurde, tysiaka niecałego, ale lipa. Dobra, ręka Legionu. W sumie możemy zmienić. Zmienimy może sznurek. O, może sznurek na Deus Ex Machina, a sokole oczy na Egidę. Przecież nie. Oczy niech zostaną. Kamień szlifierski, ostrzałka. Ogłuszenie. Zwiększa współczynnik. Kryta wydajność gardy. Kryta czy ogłuszenie? Może spróbujmy podbić kryty. Kamień życzenia. Wykupiłem sobie paręnaście sztuk z każdego. Trochę mnie to kosztowało. Czasu głównie, ale było warto. Dobra. I co mamy tutaj? Tak dla zjawy. Zwiększa moc, zwiększa obrażenia zjawy. Atak kwasem. Zjawa przyciąg prowokuje. Zjawa może uniknąć śmierci. Generuje atak ogniem, elektrycznością. Myślę, że ogólnie możemy zbuffować damage zjawy. YOLO. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Żebym mógł na przykład zmienić sobie broń. Chyba nie. Chyba wolę zostać przy tym rozpruwaczu. Simon, coś ty kurwa ze sobą zrobił? Co ty się ergo nażarłeś? Ona to oddycha ergo. Ciekawe. Czy dosłownie oddycha ergo. Is it not magnificent? Distilled immortality and a key that opens a world with no lies. A key that unlocks true evolution. Give thanks. Ergo is a gift from me, Simon Marnus, who will transgress even God! Bow down to your God, who will be born now! YOLO! Show me everything you have, Papa Dr. Pento! W ramię Boga się wyszło. A w ogóle boś? O, ma tylko w ogóle ręka Boga. No chodź, chodź. Nie powiem, ładnie się ustawiłem. Widzieliście to? Nie mogę... Może 3/4 paska mu chyba zabrałem tym atakiem. Paska, którego miał oczywiście. Dobra, dostałem. Ty, dobra, ty. Pojemy broń jeszcze, szybko. To będzie bez odpady, jak nic. To jest kastenka. Co się teraz odjebie, no? Co się teraz odjebie? Powiedz mi. Pokaż. This is evolution. Behold, as I discard this fragile body.
Witness me as I grasp the power of a true god. Ty się widziałeś w lustrze ostatnio? Czy to jest ciało? Zrobione z ergo? Pinokio, nie wiem, rzuć może bronią, utnij łapę, cokolwiek. Tyle tego brakowało, żeby teraz dał się jeszcze zabić, nie? Przebudzony Bóg. Holy shit. Co tu się odjebało, nie? Ale jakby, co on ze sobą zrobił? Co on wytaplał się w ergu? Czy co? The Blue Fairy, Sophia, decides the winner. Truly, I envy you. The puppet
Sophia keeps turning back time to save isn't her sense of duty or her contempt for me. Or does she truly care for you? I gave up predicting Sophia's actions long ago. But I'd like to hear your thoughts. Sophia, what have you done to her? Sophia. Okej. Daj mi spoczynek. To zrobiliśmy. Zrobię ci kłamstwo. I see the lies have gotten to you, puppet of Geppetto. I know how to read memories. Your clumsy lies are pointless. So let's try the truth. Knowing the truth of people's minds is a curse. I would not have been able to bear it if it weren't for Sophia. Her pure heart was a tonic for my pain. That's why I wanted her. I did. But I couldn't have her in the end. So I tried to use this hour to hold her. Even if these hands never could. It's fine if I'm gone. But be warned. Watch out for Geppetto. Rego upadłego i ręka Boga. Zejdź. Okej. Okay. Okej, okay. Będzie coś jeszcze bardziej fabularnego. Coś się odwali, jak nic. Ale to mi się daje, będzie idealny moment, żeby zakończyć materiał. Bo w kolejnym pewnie będę mógł już wam pokazać po prostu zakończenia gry. Proszę, ja tam biegnę, jak wystarczy, że użyję zegarkę. Lećmy do hotelu. I na koniec, po pierwsze sprawdzimy, czy mogę wreszcie zebrać tę broń. Bo to powinno być ostatnie kłamstwo w grze. A to oznacza, że powinienem już być w stanie tę broń zabrać. No chyba, że niestety, ale będę musiał obejść się smakiem, bo broń będę mógł zgarnąć dopiero, kiedy grę przejdę i jest tylko do nowej gry plus. Teraz się przekonamy. Czy się świeci na złoto? Jest! Dobra. Mamy to. Złote kłamstwo. Broń oczywiście specjalna. Wygląda kurde jak las, jaki bo połączony z drzewem tych, nie? Z drzewem owoców. Zobaczmy. Burza ataku, pierwsze kolejne ataki do przodu. Wściekłe złote ciosy. Wykonaj zamach, aby jednocześnie zaatakować i się bronić. Przytrzymaj przycisk ataku, aby stale wyprowadzać zamachy. Ciekawe. Złote kłamstwo. Mityczna drewniana tyczka pozyskana z portretu chłopca. Co fascynujące, wydłuża się i skraca zgodnie z zachciankami marynetki Geppetta. Są dwa rodzaje kłamstw. Twoje kłamstwa sprawiają, że rośnie ci nos. Chłopiec uwielbiał bajkę o przygodach drewnianej marynetki. Jej ojciec był przynajmniej dobrotliwy. Ergo upadłego pozyskany od Simona Manusa, przebudzonego boga, emanuje olbrzymią mocą. Chłopiec ten był jednym z tych, którym przeznaczono wieczne życie. Został jednak uznany za niegodnego, nieudanego i porzucony. Wyruszył więc w podróż, aby udowodnić swoją wartość, zostając bogiem. Okej, okay, ciekawe. Silny cios. Nieźle. Bueno. Dobra, i zobaczmy teraz to. No, dupne pokony, nie? I teraz to. Ej, zajebiste. No, to może być niezłe. To może naprawdę niezłe. Jezu, jak on to tak schował przed teraz?
Amulet przebudzonego boga zwiększa obrażenia baśniowego kunsztu u ogłuszonego wroga. Ciekawe. Przebudzony bóg będzie niczym piskle, które dopiero co rozbiło swą skorupę. Będzie posiadał potężne zdolności mogące odmienić świat, jednak będzie niewinny niczym dziecko. Okej, przemyślenia Simona Manusa. To jest fajne. A broń? Noblesse oblige. Wyzwolenie ergo. Pionowy cios. Użyj określoną ilość erga, aby zaznaczyć obrażenia. Okej. Były już takie bronie. W Soulsach, że za... Znaczy bronie. Były czary. Czary mroku w drugiej części. Które za duszę biły więcej. Tutaj wytrwałość wytrzyma... Dobra, to już znamy. I to okej. Noblesse oblige. Jeśli źle to czytam, wybaczcie. Te nazwy oczywiście. Mityczna maczuga wykonana z drzewa kryształów ergo. Z drzewa kryształów? O, chciałbym je zobaczyć. Okładanie nią przeciwników prowadzi do wydzielania zarodników, które przyspieszają gromadzenie ergo. O, ciekawe. Pragnący bogactw tropiciel podpisał cyrograf z przepadającym za muzyką demonem, aby zdobyć maczugę. Oprócz niej otrzymał przepełnienie ergo i zespół petryfikacji. Okej. Dobra, ja to sobie wezmę broń. Drugie przejście gry będę zbierał sobie zarówno te amulety, jak i ergo aniołka. Znaczy, Boże, jak i ten trójząb. Bo to jest wszystko, co mogę wykupić za erga bossów. Chyba to jest wszystko. A to jeszcze zobaczymy. I okej. Ogólnie ogarnięte. No to co? Mi zostaje teraz tylko posłuchać sobie kolejnych melodii. Konkretniej dwóch. Zdobytych w tym odcinku. No a potem lecę od razu nagrywam kolejny i zobaczymy sobie zakończenia. Oczywiście do tego jednego będę musiał przejść do Simona jeszcze raz, bo wiem, że są trzy zakończenia. Złe zakończenie. I to wymaga chyba posłuchania Geppetta na koniec. Nie jestem pewien w jakiej kwestii, ale dowiemy się w kolejnym materiale. Drugie to jest, z tego co kojarzę, chyba walka z jakimś bossem. W sensie nie zgadzamy się, walczymy z bossem. I kiedy go pokonamy, to jest zależne od tego, czy mamy wystarczające człowieczeństwo. Jeśli nie, no to mamy zakończenie takie pośrednie. Jeśli mamy wystarczające, czyli tak jak w moim aktualnym przypadku, no to wtedy mamy najlepsze z możliwych zakończeń. Zobaczymy, co z tego będzie. Tak więc... Ja tam lecę. Rozwaliliśmy właśnie przywódcę alchemików! Aktualnego przywódcę. I ten nic na to nie powie, poważnie? No come on! Ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Lies of P, w którym prawdopodobnie zakończymy naszą przygodę w tym uniwersum. A bynajmniej jeśli chodzi o serię. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!